stoicie, to usiądźcie. Przedstawiciele opozycji w Parlamencie Europejskim przegłosowali nowe podatki, między innymi za samochody spalinowe, za budownictwo, energię. Koszty dla Polski to jest około 190 miliardów złotych. Lista wstydu jest długa, więc musicie mi wybaczyć, że będę tak długo czytał. Magdalena Adamowicz, Bartosz Arłukowicz, Marek Paweł Balt, Marek Belka, Robert Biedroń, Jerzy Buzek, Włodzimierz Cimoszewicz, Jarosław Duda, Tomasz Frankowski, Andrzej Halicki, Krzysztof Hetman, Danuta Maria Hübner, Adam Jarubas, Jarosław Kalinowski, Łukasz Kochut, Janusz Lewandowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Leszek Miller, Jan Olbrycht, Radosław Sikorski, Sylwia Spurek i Róża Thun und Hohenstein. Jak zwykle usta pełne frazesów. W Polsce krzyczą, że jest drożyzna, że coraz więcej Polacy muszą wydawać na swoje utrzymanie, a z drugiej strony dokładają nam podatki unijne, które będą obciążały nasze budżety domowe. Cynicy i puste obietnice.